Choć łatwo nie było, to gwardii udało się ocalić kasztel przed najeźdźcami. Ci chcieli go nie tylko splądrować, ale i porwać towarzyszące gwardzistom kobiety oraz dzieci. Tak wyglądała rekonstrukcja bitwy o kasztel, która stoczona w folwarku Stara Winiarnia w Mszanie Dolnej zakończyła festiwal historyczny. Frekwencja dopisała: cieszymy się z tego, że nasza impreza, przecież pierwsza edycja, spotkała się z tak dobrym odzewem. Naprawdę jesteśmy zadowoleni. Atrakcji przygotowanych przez organizatorów nie brakowało. Był stragan z kaligrafią, tutaj można było zgłębić tajniki tej sztuki. Był również pokaz fechtunku, a na tych bardziej zniecierpliwionych i marudnych czekał kat. Kat miał najlepiej prosperował podczas tej imprezy. Ludzie nie mógł się odgonić od osób, które chciały sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w dybach, z bronią kata, czyli toporem bądź mieczem półtoraręcznym, bądź na beczce lub z powrozem. Można było również stawić czoła nie lada wyzwaniu, starając się stawiać kroki w tańcu starodworskim. Nie mogło zabraknąć suto zastawionych przeróżnymi towarami jarmarcznych kramów. Wszystko po to, aby ci, którzy odwiedzili w niedzielę folwark, wyszli z niego przede wszystkim zadowoleni. Jesteśmy taką całkowicie luźną, niezwiązaną w żaden sposób jakimiś formalnymi więzami grupą pasjonatów średniowiecza, pasjonatów od twórstwa historycznego i tym się właściwie zajmujemy. Niektóre rzeczy, tak jak elementy kolczy, wykonujemy sami. Stroje szyjemy też właśnie sami, biorąc wzory z ikonografii, z różnych źródeł historycznych. Jak to wygląda, no po prostu widzowie chyba to najlepiej mogą ocenić. My po prostu traktujemy to jak dobrą zabawę, odskocznie od trudności takich codziennych. Jest to nasza pasja i w gronie przyjaciół dobrze jest spędzać czas. Postscriptum. Mam wrażenie, że o tym, jak w ogóle wypadł ten festiwal, to dowiemy się dopiero z mediów, z fotografii, z waszej relacji. A kolejny festiwal historyczny już za rok.